Witam Was oficjalnie na kolejnym spotkaniu z cyklu Pivoting od kuchni. Tutaj mamy 17 dzień kwietnia i dzisiejszy temat w prezentacji, jak zwiększyć skuteczność formacji harmonicznych. Tutaj przede wszystkim będziemy opierać się na tym, chyba na trzecim pattern, FT pattern, który był przedstawiany zgodnie z naszym wielkim kursem analizy technicznej na spotkaniu z Łukaszem, które miało miejsce tydzień temu. Kilka takich punktów, o których dzisiaj sobie powiemy, kilka takich wytycznych, a więc przypomnienie głównych założeń struktur harmonicznych, tradycyjny taki podpunkt. Cały czas pojawiają się też nowe osoby, czy to w naszej grupie też facebookowej, Crypto Trading. To jest najbardziej taki obowiązkowy podpunkt. W tym celu tutaj przedstawimy sobie dla przypomnienia te główne założenia struktur i rozegranie Fibonacci pattern, FT pattern. Przypomnijmy szczegóły tej formacji, jakich punktów szukamy w niej, jakie punkty są odgrywane przez taki układ, jakich reakcji oczekujemy, co tutaj musi nastąpić, żeby ten układ był wyklarowany. Co decyduje o sile poziomu? Tutaj taki wstępnik, żeby pokazać, dlaczego jedne poziomy techniczne są bardziej skuteczne, inne są mniej skuteczne, jak zwiększyć to prawdopodobieństwo, że cena zareaguje właśnie na ten poziom, a nie na inny. Tak? Tutaj zrobimy sobie taki slajd bardzo wymowny, który tutaj odpowiada na część tych pytań i pokazuje, czego warto szukać na poziomie, w którym oczekujemy jakiejś reakcji ceny. Zwiększenie skuteczności układu poprzez dodatkowe mierzenia. Taka kontynuacja tego wcześniejszego punktu, tylko tutaj już wskażemy sobie konkretne dwie zależności, dwa mierzenia, czy dwa rodzaje mierzeń, jakich warto używać. Nie tylko tutaj w uwagi na formacje harmoniczne, oczywiście tutaj w szeroko pojętej analizie, jaką wykonujemy na co dzień, natomiast tutaj szczególnie też przydatne są te mierzenia właśnie, jeżeli chodzi o czy schematy harmoniczne, czy właśnie ten FT pattern. Tutaj te dwa rodzaje mierzeń tutaj bardzo fajnie się sprawdzają, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy schemat, jaki będziemy sobie przedstawiać. Różnie to bywało w poprzednich, bo oczywiście to zależy od rozpiętości tych układów harmonicznych i proporcji, w jakich te współczynniki występują. Natomiast w dzisiejszym układzie tutaj te mierzenia dla zwiększenia skuteczności bardzo fajnie one tutaj można nimi manewrować i bardzo fajnie często potwierdzają nam wypełnienie formacji. No i sprawdzimy sobie na koniec aktualne setupy właśnie oparte o Harmonic Trading. Zobaczymy sobie, czy jakieś struktury z tych przedstawionych wcześniej, czy to z tej, którą dzisiaj będziemy sobie przypominać, być może nam się na rynku klarują, być może jakieś okazje właśnie do końca obecnego tygodnia, czy na jutro, czy na pojutrze jeszcze będzie można rozegrać. Zerwałbym 30 H1. Taki przegląd szybki, około 5, 6 czy nawet do 10 wybranych walorów sobie zrobimy. Główne założenia struktur harmonicznych w kilku zdaniach przypominające takie, co te struktury harmoniczne, czym się wiążą, a więc pomagają nam przewidzieć z dużą precyzją przyszły ruch ceny oraz punkty zwrotne do obliczeń tych formacji. Używamy przede wszystkim metod opartych na współczynnikach Fibonacciego oraz geometrii, czyli klasycznych mierzeń i geometrii, na przykład równości, to właśnie one czy FS100 to będzie w kwestii tych potwierdzeń. Oczywiście w dalszej części sobie to ilustrujemy. Za ich pomocą możemy sobie mierzyć zasięg i kursy ruch waluty oraz zasięg jej punktów zwrotnych. Na rynku występują różne odmiany tych struktur. Co oczywiście mogliście też się zapoznać z nimi, jak śledziliście nasze właśnie spotkania wielkiego kursu analizy technicznej. Tutaj mamy już bodajże czwarte, piąte spotkanie i kolejna struktura przedstawiana. Cechą szczególną tych formacji są dokładnie sprecyzowane proporcje, które wyrażają się za pomocą współczynników FIBO właśnie. Formacje układane są zawsze w ciągu X, A, B, C, D. Czyli ciąg czterech fal powiązanych ze sobą ściśle określonymi współczynnikami.
Duża część inwestorów, przede wszystkim zwolennicy harmonic tradingu, uważają je, że są skuteczniejsze niż formacje klasyczne, gdyż nie ma tutaj dużej dowolności w interpretacji tego, co pojawia się na wykresie. Wykorzystujemy matematyczne zależności ceny, jak i czasu. W związku z tym sprawdzają się ze skutecznością na wszystkich rynkach i wszystkich interwałach. Oczywiście z różną skutecznością, różne prawdopodobieństwo sukcesu na tych różnych rynkach występuje. Tak jak i interwałach, tak? Te formaty są jak najbardziej multiinterwałowe, cały harmonic trading jest jak najbardziej multiinterwałowy. To działa na M1, M5. Równie dobrze możemy tradować na H4, D1. Oczywiście czas trzymania wtedy takich pozycji i zasięgi, czy to właśnie w pipsach, tych profitów, czy stop lossów są oczywiście inne. Celem tradera stosujących te metody jest poszukiwanie okazji do zawarcia transakcji, które ma wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Stąd też potrzeba znalezienia określonych układów cenowych, które spełniają warunki minimalnej ekspozycji kapitału, czyli ten poziom RR, poziom ryzyka, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na dany trade, oraz idącego z tym w parze wysokiego poziomu potencjalnego zysku, tak? Czyli to R1, czyli na stop loss plus R, czyli na zysk. Próbujemy maksymalizować oczywiście to drugie R, tak? Zysk do ryzyka. Oczywiście to pierwsze R, przepraszam bardzo, oczywiście zysk do ryzyka 3 do 1, 4 do 1, 5 do 1, tak? Pierwsza liczba wskazuje nam zysk, ile razy większy jest to od potencjalnego stop lossa. Ok, czyli teraz szybkie przypomnienie, chyba na cheating pattern, FT pattern w skrócie, te współczynniki, na jakie formacja musi reagować, jak taka formacja się wypełnia. Tutaj setup zwiastujący wzrosty, układ zwiastujący spadki, zaczynając oczywiście wypełnienie tych układów ma dokładnie opiera się o te same współczynniki, także punkt B. Wykonujemy mierzenie oczywiście fali XA, punkt B na wysokości współczynnika 61,8 i tym razem odwrotnie niż to jest w innej strukturze harmonicznej, inaczej niż to jest w strukturze oczywiście Gartleya, punkt D nie na 7,86 na tym bliższym mierzeniu, tylko na tym głębokim wewnętrznym 8,86, punkt D i wypełnienie formacji tam, gdzie liczymy właśnie na reakcję cenową. To samo w formacji zwiastującej spadki, fala spadkowa, mierzymy ją za pomocą siatki FIBO, punkt B 61,8 fali XA, punkt C, tutaj jest taka dowolność, że nie może on oczywiście być punktu A, on jest oczywiście zawsze powyżej i punkt D na 8,86 na tym dalekim, głębokim mierzeniu wewnętrznym, reakcja podażowa w punkcie D na takie poziomy liczymy, to oczywiście FT pattern jest ewolucją struktur, tak? Tych klasycznych, czy to Gartleya, czy nietoperza. To jest jedna z formacji, która bazuje właśnie na tych pozostałych współczynnikach, czy to jak w Gartleyu 61,8, 78,6. Tutaj te reakcje często były głębsze, dlatego takie struktury jak właśnie FT pattern się tutaj w naszej ideologii wykształciły. Pozwalają tutaj stosować te głębsze mierzenia i te układy również w takim stopniu dużym prawdopodobieństwem są rozgrywane przez nas i występują oczywiście na wykresach. Szybkie przykłady tutaj też takich schematów rozegrania tego układu. Mierzenie fali XA, tutaj też złe dekada. Punkt B, widzicie, na 61,8 występuje. Mamy tu jakieś wyciąganie też dolne cienie świec, zaksięgowanie tego punktu B, punkt C na tej wysokości. I tutaj dość precyzyjna, widzę tutaj reakcja na punkt D. Ten tutaj nam szybko go zaksięgowała. Widzimy wyciągnięcie dolnym cieniem tej świecy. I tutaj mamy już dość pokaźne wzrosty. Oczywiście te reakcje. Nie zawsze są w takim stopniu, aż euforyczne. Tutaj często take profity ustawiamy też sporo niżej, tak? Tutaj akurat mamy bardzo silne wybicie, być może jakieś były wtedy dane.
które pociągnęły te pozycje bardzo mocno do góry, akurat w tym wypadku. I też przykład z rynku kryptowalut, Litecoina, również FT Pattern, fala XH, FT Pattern wzrostowy, zaksięgowanie tej punktu B dość, no powiedzmy, bardzo dość precyzyjne, tak, lekko mamy tutaj naruszony poziom, ale jak najbardziej tutaj nie jest to jakimś naruszeniem, żebyśmy takie układy odrzucali. No i punkt D też tutaj już bardzo precyzyjnie zaksięgowany, cena nam fajnie uciekła. Tutaj właśnie, jak mówiłem, że wcześniej te take profity zdarzają się dużo wcześniej, także takim pierwszym poziomem jest właśnie poziom punktu B, czyli ta strefa taka ZZB, gdy poziom B reagujemy tutaj popytowo, on zostaje wybity dołem i stwarza nam taką strefę w ramach biegunowości, gdzie ten TP1, nazwijmy to take profit 1, często jest przez nas ustawiany. On tutaj był zaksięgowany, cena nam jeszcze raz wróciła akurat w tym wypadku. I dalej mamy jeszcze nieco ten poziom wybity, ale widzicie, że tutaj oczywiście już nie ma takiej eksplozywnej reakcji, jak to było na poprzednim slajdzie. Oczywiście to TP1 często jest takim fajnym poziomem do księgowania zysków z tych układów harmonicznych. No i dwa układy spadkowe z eurojena. Oczywiście fala XA tym razem jest falą spadkową, punkt B 61,8, tutaj zaksięgowanie 8,86, tutaj bardzo myślę, że to był dość trudny układ do zegrania. Widzimy bardzo, bardzo szybka strzała, taka podażowa, tutaj wypełnienie tym górnym cieniem i bardzo mocno świeca wyciągnięta przez sprzedających, także tutaj M1, M5, być może można było taki układ tutaj złapać, natomiast on na pewno był bardzo trudny do zagrania, jeżeli obserwowaliśmy rynek z jakiegoś większego interwału, na przykład z H1, jeżeli nieoczekujące, tutaj bardzo było ciężko na pewno to złapać, bo jakaś formacja świecowa niżej, tutaj nam wyżej się nie wytworzyła, a oczywiście wchodzenie na zamknięciu świecy byłoby bezsensowne już, tak, bo ta cena nam tak uciekła, że to już jest na pewno, no widzimy, że w tym przypadku byłoby opłacalne jeszcze, ale tego oczywiście przed czasem nie wiemy, to było zbyt duże ryzyko. No i jedna pozycja tutaj też z Bitcoina, układ spadkowy 618, punkt B i punkt D na 886, tutaj dość łagodna reakcja się pojawiła, to TP1 nie zostało zaksięgowane, być może tutaj wybiło nas właśnie na zero, tak, bo tutaj zazwyczaj po połowie ruchu, jeżeli stosujemy to TP1 na wysokości ZZB, to ten poziom stop lossa pierwotnego często też przedstawiamy właśnie już na zero, mniej więcej po 50% zaksięgowania właśnie takiego trade'u. Ok, co decyduje o sile poziomu, czyli taki krótki, wymowny slajd. Tutaj zielona strefa, szukamy sobie jakichś wsparć, oporu w tym wypadku. Nazwijmy tutaj, mierzymy tą falę spadkową i szukamy potwierdzeń takiej, wyznaczamy sobie jakiś opór i szukamy potwierdzeń tego poziomu, żeby zwiększyć na przykład jego prawdopodobieństwo. Przede wszystkim zwiększyć jego prawdopodobieństwo. I to jak najbardziej ZZB, co nam tą siłę poziomu zwiększa. Przede wszystkim właśnie ZZB, gdzie wcześniej ta zielona strefa stanowiła jakieś wsparcie. W takim wypadku, jeżeli ona zostaje wybita dołem, często cena reaguje na nią w ramach biegunowości właśnie jako opór, tak? To bardzo popularny schemat, często też w naszych analizach on się pojawia, ta zależność ZZB, ta zasada zmiany biegunów, co dodatkowo wykorzystujemy przede wszystkim siatkę FIBO, mierzenia FIBO, tutaj w tym wypadku najsilniejsze wewnętrzne mierzenie 61,8, bardzo silne potwierdzenie. Tutaj również okrągły poziom 110,00, to był prawdopodobnie dolar do jena z jakiegoś okresu. Właśnie te okrągłe poziomy połączone ze współczynnikami, czy tutaj byśmy mieli jeszcze jakieś 1 do 1, 1 to 1, tak, zaznaczone być może na prostokątem, w ramach prostokąta korekta 1 do 1. I takie dodatkowe potwierdzenia sobie tutaj też uzyskujemy właśnie, czy to z narzędzia FS, to im więcej takich składowych, które tutaj wyznaczają nam dany poziom, precyzyjnie tutaj wskazują na
określony poziom jako istotny, tym to prawdopodobieństwo, że ta cena nam zareaguje, jest większe. Tak? To prawdopodobieństwo rośnie. To, co mówiłem na początku, rozróżnimy sobie właśnie, dlaczego jeden poziom techniczny jest ważniejszy, że prawdopodobieństwo reakcji jest tam większe, a na innym poziomie jest to mniejsze i być może tam, gdzie tych potwierdzeń nie mamy, często takie poziomy też zostają odpuszczane ze względu na właśnie mniejsze prawdopodobieństwo reakcji. Spoglądam jeszcze na czat. Tutaj jak najbardziej możecie dzisiaj to już w ramach prezentacji zadawać pytania. To jest takie spotkanie też oczywiście uzupełniające. Jeżeli coś być może na poprzednim spotkaniu z Łukaszem jeszcze Was ciekawiło, było niedopowiedziane, czy jeszcze dzisiaj, jeżeli coś tutaj się pojawia, chcecie jeszcze dopytać, to w ramach tej prezentacji będę jak najbardziej robił jakieś pauzy i mogę też coś dopowiadać. Czy na M15 jest sens robić mierzenie? Myślę, że jak najbardziej też. Owszem, jak najbardziej na M15. Jak tutaj też pisze Artur, jak najbardziej na M15, jeżeli wchodzimy z M1 czy z M5, możemy sobie też to M15 jak najbardziej siatkę rozkładać na M15, zdecydowanie. Ok, zwiększenie skuteczności układów przez dodatkowe mierzenia. Czyli tutaj takie rozróżniłem takie dwie tabelki, które macie oczywiście u każdego brokera na wszystkich platformach MT4 i nie tylko. Czyli dwa takie elementy, które nam potwierdzają skuteczność tych układów, które potwierdzają nam prawdopodobieństwo reakcji na punkt B, zwiększają nam skuteczność tej reakcji. Przede wszystkim klasyczne poziomy FIBO, tutaj tym razem mierzenia zewnętrzne, tak, tutaj, które stosujemy. 127,2, 161,8, te zewnętrzne mierzenia w siatce Fibonacciego. W przypadku patternu, FT pattern, będziemy tutaj używać tego mierzenia 161,8. Natomiast druga tutaj zależność, drugi element, czyli ekspansje, te zasięgi. I tutaj FS100, czyli to 1-to-1, czy 1-do-1, takie wewnętrzne, wewnątrz układu harmonicznego, jak najbardziej fajnie tutaj w przypadku FT pattern. Bardzo często potwierdza nam ten punkt D, równie często jak właśnie 161,8, ale oczywiście wydaje mi się, że bardzo rzadko, czy nawet nie jest możliwe, żeby te oba mierzenia nam się pokryły w jednym układzie. Tak? Jednocześnie one tutaj się wykluczają ze względu na rozpiętość współczynników w tym tej formacji, natomiast bardzo często jedna lub druga zależność nam występuje w okolicach punktu D z dużą precyzją w okolicy punktu właśnie D, gdzie oczekujemy tej reakcji. W przypadku B to naruszenie, jeżeli chodzi o punkt B, to naruszenie cenowe może być lekkie, może wystąpić. Wiadomo, że tutaj nie może ono być na połowę, czy o połowę do następnego współczynnika, czyli na przykład jak mamy 61,8, że ona w połowie do 7,86 dopiero się reakcja pojawiła, to jest na pewno za głęboko, natomiast te kilka pipsów, w zależności od jakiego interwału stosujemy, to ten punkt B może być jak najbardziej naruszony, czy właśnie wycieniowanie często występuje, jak też na poprzednich też slajdach było i tych formacjach właśnie z rynku, gdzie tym cieniem często czy punkt B, czy właśnie też punkt D był księgowany i wyciągany. Jeżeli chodzi o wybicie poziomu, kiedy mówimy, że go wybiło, nie wybiło, tutaj zależy jak chcecie to stosować. Jeżeli jest to jakiś większy interwał, czy H1, czy H4 już, ciężko może czasami czekać na zamknięcie świecy, natomiast swobodnie M15, M30 czy nawet do H1 możemy się pokusić, żeby mówić o poziomie, że został wybity w momencie, kiedy właśnie on, ta świeca się zamyka dopiero, tak? Jeżeli sobie taki trading plan dołożymy, to musimy się już oczywiście tego trzymać. Nie możemy sobie raz zamykać, raz uznawać to tak, raz tak.
Ustalamy sobie, czy to właśnie nawet na wejścia w przypadku struktur harmonicznych, księgowanie właśnie punktu D, wypełnienie formacji. Zakładamy sobie wejście dopiero na zamknięciu świecy, wtedy po prostu musimy się czego trzymać w jakimś na dłuższym okresie czasu, rozgrywając te formacje harmoniczne, żeby te wyniki były w jakiś sposób mierzalne i określone, żebyśmy wiedzieli, co skorygować, jeżeli zauważymy, że wchodzimy na zamknięcie i zobaczymy, że 75% przypadków na zamknięciu cena nam tak odjeżdża, że wejście jest nieopłacalne, wtedy po prostu musimy to korygować, tak? Czy schodzimy po prostu na niższy interwał niż rysuje się formacja i tam próbujemy rozegrać na zamknięcie świecy już właśnie z mniejszego TF-u, to też jest bardzo dobrym pomysłem. Nawet jak rysujemy na M30 i H1, bardzo fajnie na przykład jest taki układ sobie odpalić, jeżeli cena już dociera do punktu D właśnie z M5, z M15, po prostu grać na zamknięcie tej świecy z mniejszego TF-u. To jest dość logiczne i fajne rozwiązanie. DAX na M15, tak, DAX, przejdziemy, sprawdzimy sobie też DAX-a, zaraz będziemy przechodzić właśnie już do układów i jeszcze Wam pokażę te zależności, te potwierdzenia, jak one się klarują na tym patternie, naszym FT pattern, chyba na tym pattern. Ok, zanim może jeszcze aktualne okazje, to pokażę Wam szybko, o co tutaj chodzi z tymi potwierdzeniami, jak one tutaj wzajemnie się fajnie uzupełniają. Włączamy już platformę. Aha, Jerzy, pytasz też o stop loss, jak ustawisz, żeby nie wyrzuciło z rynku za wcześnie, a jednocześnie, żeby nie ponieść zbyt dużej straty. No takie rozwiązanie, jeżeli masz zaksięgowanie poziomu, jeżeli wyznaczasz sobie w trading planie, w strategii, że wchodzisz właśnie na zamknięcie świeczki, czy na zamknięciu tam jednej, drugiej świeczki w punkcie D, jeżeli schodzisz sobie na mniejszy interwał, czy nawet z głównego interwału na zamknięcie świeczki, wtedy właśnie ten stop loss, jeżeli ten punkt D został nieco tylko naruszony, na przykład knotem czy dolnym cieniem świecy, wtedy zamknięcie świecy już powyżej punktu D czy poniżej, jeżeli ta cena nam odjechała nieco, wtedy na zamknięcie wchodzimy, ustawiamy często stopa właśnie pod tym świecą wybijającą ten punkt D, czyli naruszającą bardziej byśmy powiedzieli, tak? Jeżeli on został nieco naruszony, cena nam, ona, świeca została wyciągnięta, stop loss oczywiście nad cieniem górnym czy dolnym, w zależności od układu, czy jest na wzrostowy, czy jest spadkowy. Czyli takie najbardziej klasyczne rozegranie, jeżeli chodzi właśnie o FT pattern, takie najbardziej klasyczne rozwiązanie. Tutaj jeżeli to by był na przykład czy nieco płytszy układ Gartleya, gdzie reakcja 786 nas interesuje, wtedy na przykład stosujemy też takie rozwiązanie bardziej agresywne, że ten stop loss jest trochę dalej, na przykład na kolejnym współczynniku, wtedy na 886, z dopuszczeniem tego, że właśnie ten Gartley może się wydłużyć aż do FT pattern. Tak, tutaj widzicie platformę, już tutaj wrzucam wykres i pokażę Wam tutaj te zależności, jeżeli chodzi o wzmocnienie poziomu. Szybko ten modelowy schemat Wam pokażę i przechodzimy już do aktualnej analizy. Pokażę tutaj właśnie o co mi chodziło z tym FS100 i tymi zewnętrznymi mierzeniami, jak to występuje w tym układzie chyba na cheating pattern. Nie będę już podpisywał może literowo, to jest oczywiście fala XA, fala AB na 61,8. Zakończenie punktu C, tutaj jeszcze ustawimy go nieco ruchomego, zaraz on tutaj będzie dostosowany ze względu na oczekiwane potwierdzenie, oczywiście wypełnienie formacji na 886 i tutaj od czego tak naprawdę zależy to, czy to potwierdzenie z dodatkowych mierzeń otrzymujemy, przede wszystkim od długości odcinka tego odcinka BC, bo ten odcinek BC jest
To jest odcinek, który mierzymy dodatkowym tutaj mierzeniem oprócz tego XA, oprócz mierzenia fali XA, również dokonujemy mierzenia fali BC, która wyznacza nam te dodatkowe potwierdzenia. Tutaj mierzenie 61 i 8, zaraz pokażę, gdzie ta fala musiałaby się zakończyć. Tutaj oczywiście te proporcje sobie układamy tak, żebyście te równości zobaczyli. Czyli w tym wypadku zakończenie fali BC, punkt C tutaj na tej wysokości. I zobaczcie, że mierzymy sobie ten odcinek i utrzymujemy potwierdzenie. Tutaj w tym wypadku to tak dostosowałem, żebyśmy mieli tą precyzję 161,8 zewnętrzne z fali BC. To jest jedna forma potwierdzenia. Oczywiście zależna od długości odcinka BC, tak? Jeżeli ten odcinek BC jest krótszy, właśnie, to jest to główne clue, jeżeli chodzi o to potwierdzenie, czy FS100, czy 161,8, mierzenie zewnętrzne. Jeżeli ta korekta, mówiąc, rozkładając na czynniki pierwsze tą falę spadkową, w tym wypadku ta korekta BC jest dosyć głęboka, dosyć wysoka, wtedy szukamy mierzeń zewnętrznych. Natomiast jeżeli ona jest płytsza, jeżeli ona jest płytsza, wtedy z pomocą nam przychodzi właśnie FS100. Zaraz Wam pokażę w przypadku płytszej fali BC, jak to wygląda, jeżeli chodzi o FS100. BC nieco płytsze. I FS100, na czym to tutaj FS100, od czego zależy na to? To FS100 od fali AB w tym wypadku. Chodzi nam o długość tej fali AB, którą odkładamy od zakończenia, od wyklarowania się właśnie punktu C. Otwieramy tutaj sobie w narzędziach, mamy zasięgi. To jest bardzo fajny element, żeby wyznaczać sobie te ekspansje. Mierzymy sobie ten odcinek AB. W zakończeniu punktu C przykładamy tutaj końcówkę naszego mierzenia i w tym wypadku, jeżeli ten odcinek BC, ta korekta tej fali całej spadkowej jest nieco płytsza, ona nie jest aż tak wysoka, głęboka, jak to było w przypadku mierzeń zewnętrznych, ta korekta jest płytsza, wtedy korzystamy z FS100 i możemy tutaj otrzymać dodatkowe potwierdzenie właśnie za pomocą FS100 i 886. Tutaj oczywiście jest poziom punktu D, tak? Poziom reakcyjny, tam gdzie oczekujemy reakcji, potwierdzenie jest FS100. W przypadku głębszej fali BC, wyższej tej fali, większego wybicia, wtedy szukamy potwierdzenia właśnie z mierzeń zewnętrznych. Spojrzę sobie jeszcze na czat. Na jakiej wysokości jest punkt C? Ten punkt C, on nie jest ściśle tutaj opisany, jeżeli chodzi o współczynniki, tak? Punkt C jest opisany tym, ma takie wymogi, że po prostu nie może nam wybić powyżej punktu A, tak? On nie może być gdzieś tutaj. Wtedy już formacja się anuluje, układ się kasuje. On musi mieć reakcję na 6,1,8. Ten punkt C mniej więcej w tym obszarze musi się znajdować pomiędzy właśnie B a A. Punkt B jest przypisany 61,8 i oczywiście punkt D, jak w każdym układzie. Mam pytanie odnośnie korelacji USDCAT cell binary USDCAT. No te korelacje ostatnio trochę się rozjechały. Akurat może nie śledziłem ostatnio też CAD-a, natomiast też na indeksach było to widać, że DAX, S&P też się nieco rozjeżdżały. DAX dzisiaj nadrabiał, S&P wczoraj rosło. DAX nieco wczoraj była chyba drobnie krążył wokół zera, natomiast dzisiaj mocno podgonił, dzisiaj S&P nieco też później goniło, natomiast ta korelacja nie była aż tak idealna, jak czasami widzimy. Natomiast tutaj USDCAD i funt kanadyjczyk, tutaj już nie wiem jakie horyzonty czasowe, jeżeli korelacje w większych horyzontach czasowych bardziej też rozważam. Wtedy nastawiamy się na jakąś właśnie na jakieś czy to wydarzenie makroekonomiczne, czy to właśnie jakąś presję makroekonomiczną na jakieś wydarzenie, że ma się odbyć, mamy jakąś realizację zysków z konkretnej gospodarki.
Jest teraz, na pewno jest teraz mocny funt, tak, funt na szczytach, na przykład baje na funt kadzie. Jeżeli wierzysz tutaj w siłę funta, to jak najbardziej sel na USD kadzie też nie będzie bezsensowny, bo jeżeli dolar będzie słaby, a teraz funt jest bardzo mocny, to może się okazać, że one będą zupełnie w innym kierunku szły, tak? To, że łączy ich dolar kanadyjski, to te korelacje często też się rozdzielają. Tak, jeżeli wybijemy, tutaj jest punkt A, jeżeli później mamy reakcję na 6,18, cena nam odjeżdża i wybije górą punkt A, wtedy formacja się anuluje, tak? Szukamy, być może kolejna będzie się nam rysować, natomiast ten schemat, który do tej pory by się nam wyklarował, on się oczywiście anuluje i już te proporcje w tym momencie się kasują. DAX ujemnie do euro-dolara, ale też nie zawsze. Często są sesje, że mamy góra w obu instrumentach, często są sesje, że mamy dół też w obu instrumentach. Trzeba na te korelacje na pewno uważać. Ok, przejdźmy sobie już do przeglądu aktualnych wykresów. Też czytam sobie czat też w międzyczasie. Piszecie o DAX-ie. Zobaczmy na początek tego DAX-a. Co tam widać? Czy tu jakaś harmonia występuje? Czy jakieś fajne poziomy byłyby do rozegrania? Pytacie, ile już handluje? Szósty rok. Szósty rok 2018. Rok, jak tak kalendarzowo, powiedzmy, zacząłem się uczyć. Także to jest mój szósty rok. Jeżeli chodzi o DAX-a, zobaczmy sobie tutaj, odmierzymy sobie może overbalance na początek, jeżeli chodzi o próbę podłączenia się do trendu. Czy taka okazja będzie się pojawiać? Nowe szczyty wyznaczane, zobaczmy. Przede wszystkim lubię też w takim wypadku właśnie stosować tą korektę 1 do 1 za pomocą prostokąta, bo ona nam pozwala też podłączyć się do danego ruchu. Jeżeli ten trend jest silny, nie łapiemy szczytów, tylko po prostu czekamy na korektę i jeżeli ona podstawa jest księgowana i jest reakcja, możemy próbować się podłączyć. W tym wypadku jesteśmy tutaj na dość sporych maksimach, także ten zasięg prostokąta chwilowo teraz jest odłożony. W tym momencie możemy sobie go odłożyć, jednak oczywiście cena może nam jeszcze odjechać. W tym wypadku ten prostokąt przenosimy wyżej i odkładamy od pozostawionych szczytów. Natomiast trzeba by tu spojrzeć nieco szerzej, żeby na tym DAX-ie coś wyznaczyć. Sprawdźmy tutaj, być może będzie 50. Mianowicie 50 mamy, jeżeli chodzi o DAX-a, to poziom, byłby to poziom cenowy 12, powiedzmy 650 mniej więcej, taki szeroki opór, to już z interwału H4, mierzymy sobie całą falę spadkową. Poziom 50%, współczynnik 50%, czyli taki szeroki opór na 12650. Natomiast możliwość podłączenia się do trendu, tak jak mówiłem, jeżeli chcemy tutaj liczymy na kontynuację, warto obserwować dolną podstawę. Jeżeli pojawi się korekta,
warto tę dolną podstawę obserwować. Tak, tutaj strefy już się zbliżamy, już widzę, że cena tu dość mocno podeszła. Pierwsza reakcja podażowa się pojawiła. Tutaj świeczka podażowa H1 się wykreowała. Zobaczymy, być może ten poziom będzie jeszcze mocniej testowany i pojawi się jakaś fajna okazja. Tak, od 12600 powiedzmy, wszystko co powyżej 12. ...161 ostatniej korekty, piszecie też. No tak, mamy to 161,8 podchodząc tutaj nieco intradayowo bardziej z mniejszego mierzenia, tak? Mierząc sobie zasięg tej ostatniej korekty, mamy współczynnik zewnętrzny 161,8. Ja bardziej rozgrywam nieco szersze mierzenia, ale jak najbardziej tutaj precyzyjnie to mierzenie zostało wypełnione, jeżeli ktoś próbował taką falę rozgrywać. Jak też pisali się, czy warto mierzyć na M15, w tym wypadku warto, tak? Mierzenie wychodzi z interwału M15, fala spadkowa, mamy wybicie górą i 161,8 zaksięgowane. Na razie może nie jeszcze w jakimś, ta reakcja nie była jeszcze jakoś bardzo głęboka, ale tutaj rynek zobaczymy, ile z tego jeszcze da, tak? Z potencjalnego shorta, jeżeli ktoś tutaj próbował rozgrywać to zewnętrzne mierzenie. Tak, przechodzimy dalej. No weźmy złoto, weźmiemy zaraz sobie euro dolara. Zobaczmy, czy może na początek ktoś z harmonii byśmy tutaj mogli wyznaczyć, ponieważ te formacje harmoniczne sobie przedstawiamy w ostatnim czasie. Wspomnieliśmy pewnie ten impuls z założeniem właśnie tej struktury harmonicznej. Tutaj 50 zaksięgowana. Tutaj nieco. Zobaczcie pomysł na ten trade na złocie. Nieco może przedwcześnie jeszcze, ale jak najbardziej tutaj coś się już nam rysuje. Widzicie, pytaliście o naruszenie współczynnika. Tutaj mamy potencjalny punkt B. On został tutaj naruszony, cena została wyciągnięta, mamy zamknięcie świecy na wysokości 50 i reakcja podażowa. I czego bym tutaj szukał, jeżeli o struktury harmoniczne chodzi? Układ nietoperza, fala XA, zaksięgowanie 50, punkt B na wysokości współczynnika 50%, jeżeli pamiętacie też z poprzednich spotkań, punkt C i na wysokości 886 zakończenie formacji, czy też właśnie możemy szukać też formacji tych ewoluujących, tak jak było to właśnie w przypadku Leonarda na pierwszym mierzeniu 786, czy to głęboki nietoperz na 886 wypełniający, tak? Jeżeli tutaj byśmy mieli, pokażę to. To pierwsze mierzenie jeszcze. Jeżeli tutaj był Leonardo rozgrywany, to pierwsza podaż by się pojawiła, wtedy rozmawialiśmy, czy wspominałem o tym agresywniejszym zagraniu z tym nieco głębszym stopem, wtedy na przykład rozważając również układ nietoperza, zabezpieczamy się tym, że właśnie wchodzimy na pierwszy współczynnik. Stop loss wtedy musi wystąpić powyżej współczynnika kolejnego, tak? Powyżej 886 minimalnie. Co jest ważniejsze, overbalance czy ZZB w trendzie wzrostowym? To jeżeli chodzi o silne trendy, to jak bardzo lubię właśnie overbalance, tak? To jeżeli widzę jakiś trend, nie chcę łapać czy to spadających noży, czy szczytów, to przede wszystkim wyznaczam sobie zasięg korekty, który obowiązuje, czy największej, czy właśnie jeżeli jakiś zasięg, często nie jest to też największa korekta, ale widzę, że ona wystąpiła 2-3 razy, ta rozpiętość wystąpiła, wtedy sobie ją zaznaczam jako moją główną korektę, która mnie interesuje. Po prostu próbuję się przyłączyć do tego trendu. Natomiast jeżeli chodzi o ZZB,
jeżeli oprócz ZZB mamy jakieś fajne potwierdzenie za pomocą właśnie współczynnika, to ZZB też jak najbardziej można rozważyć, ale przede wszystkim ja akurat wyznaczam sobie korektę właśnie over balance 1 do 1, 1 to 1. Ile średnio wynosi korekta na DAX? No to bardzo często się zmienia, tutaj nie można powiedzieć ile średnio wynosi. To warto sobie takie rozpiętości mierzyć, czy to korzystać też z takiego narzędzia. On jest tutaj we wskaźnikach, mi się wydaje, jak ATR. Zobaczcie, to może nie pokazuje nam średniej rozpiętości korekty, natomiast pokazuje nam średnie zasięgi, tak? Średnią zmienność na rynku. Jak tutaj sobie kombinujecie też w ustawieniach, to można sobie dostrzec. Właśnie tutaj macie też skalę czasową, przechodząc też na mniejsze TF-y, widzicie jak ma się zmienność, jak kształtuje się zmienność, czy to w określonych godzinach, czy to właśnie można też wtedy te rozpiętości stop lossów, czy take profitów zakładać, widząc w jakich godzinach ta zmienność jest większa, w jakich mniejsza i na jakim poziomie jest. Tutaj macie już taką skalę pokazującą właśnie, jak to ta zmienność się kształtuje, czy to właśnie też najeżdżając mamy te dane podawane na tym wskaźniku. Natomiast jeżeli chodzi o korektę tej średniej wartości, tutaj nie da się przypisać, bo cyklicznie ten rynek raz jest w dużych konsolidacjach, nic się nie dzieje. W ostatnim czasie bardzo fajnie na mniejszych interwałach też się handlowało na DAX-ie. Mieliśmy kilkuminutowe jakieś wybicia pod 100 punktów. 5-10 minut to naprawdę jest super, super, super reakcja na taki mały TF. Aha, pytacie to jeszcze dodatkowe mierzenie 161,8. To w przypadku tego układu na 50. Zobaczmy, jakby to wystąpiło. Być może to dodatkowe potwierdzenie wyznaczy nam, który poziom rozgrywamy, tak? Czy na przykład nietoperza, czy Leonarda. To jest właśnie też to clue, jakie możemy sobie wykorzystać. I zobaczcie, że w tym wypadku bardziej ta reakcja wskazana by była na 786. Ten poziom by był ciekawszy do rozegrania. Tutaj bardzo fajnie podpowiedział Wiesław, żeby takie mierzenie wykonać, bo on może nam wskazać, czy to właśnie będzie ten głęboki współczynnik, czy ten bardziej płytki, tak? Czyli w tym wypadku bardziej interesowałby nas poziom 78,6, który on został tutaj nieco zakryty, żeby to przesunąć. I zobaczcie, 786 z XA i mierzymy sobie falę BC. 161,8 bardzo precyzyjnie nam potwierdza ten punkt, czyli punkt D. Ewentualnie próba oczywiście zagrania tej Leonarda na wysokości poziomu cenowego 1358, no 20-30, powiedzmy, jeżeli chodzi o złoto. To jest ciekawy poziom oporu, jeżeli punkt B zostanie wybity górą. Tak? Czekamy na wybicie nowych szczytów, wtedy ten układ być może będzie rozgrywany, być może zostanie wypełniony. Zobaczmy jeszcze euro dolara, zobaczymy sobie może ujka albo kabla. Mamy jeszcze kilka minut. Co mamy tutaj na euro dolarze? Z dużego mierzenia 786 niezaksięgowane. A jeżeli chodzi o 1 do 1, tutaj wydaje mi się, że dzisiaj coś wyznaczałem. Zobaczmy, czy ten układ został zaksięgowany. Korekta pędząca nadal pozostaje tutaj, pozostaje dla nas wsparciem ten poziom cenowy 1,2316. Zobaczmy takie lokalne mierzenie, też często wykonuję takie mierzenie, właśnie mamy jakiś trend, mamy jego korektę, która jest naszym overbalance, wyznaczenie nowych szczytów, zaczyna się kolejna korekta i dokonuję takiego mierzenia tylko tej
tylko tej fali wybijającej, tak? I szukamy potwierdzenia właśnie z tej fali wybijającej. Przyzwoita precyzja z mierzeniem 78,6. Tutaj w korekcie pędzącej wiadomo, że te współczynniki będą głębokie, natomiast no, powiedzmy, że zadowalająca precyzja, to verbalans, te dolne podstawy często też są naruszane. Natomiast co nieco szerzej, jeżeli spojrzymy sobie na eurodolara, nieco szerzej z tego mierzenia na H1 i najbliższe jakieś opory. Jeżeli chodzi o harmonię, no tutaj już to wybicie 61,8 było no dla mnie trochę zbyt dalekie. Zobaczcie, tutaj aż połowa drogi do 786 to została wykonana przez te górne cienie, także tutaj tej harmonii już chyba bym nie rozgrywał. To jest już o wiele za duże naruszenie tego poziomu, żeby zakwalifikować go jako zaksięgowanie punktu D. To są niezbyt dopuszczalne wybicia. Natomiast poziom, jaki tutaj reakcje się pojawiły, tutaj na przykład jako strefa oporowa, była jakaś reakcja podaży, dość silne zrzucenie. Ja ten poziom bym zaznaczył sobie na kolejne godziny, być może na jutrzejszą sesję, jeżeli będzie podbitka, jako dość ciekawy, jeżeli chodzi o ETK na 78,6, 1,24,20. Za pora podażowa, ewentualne podłączenie się do trendu, czy na korekcie pędzącej. Ja nie za bardzo lubię korektę pędzącą, te korekty są zbyt głębokie, żeby tą siłę trendu utrzymać. Natomiast to wsparcie, czy już wspominałem, 1,23,20. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o euro USD. No tutaj ten Gartley, jeżeli chodzi o eurodolara, trochę naciągany, bo moglibyśmy sobie powiedzieć, czy wyznaczyć właśnie, że tu mamy się punkt B zaksięgowany 61,8 i w dalszej kolejności, że tutaj cena nam nie doszła, ale że mamy zaksięgowany punkt D, no to by było naciągany schemat to by był, bo ani tutaj nie mamy precyzji, mocne naruszenie, ani tutaj nie ma precyzji, także to taki układ nie do rozegrania w czasie rzeczywistym i też niespełnione warunki, nie ma precyzji, także ja już odrzuciłem tego Gartleya wcześniej, tutaj po zbyt dużym naruszeniu 61,8. Ja już go nie brałem pod uwagę w ogóle. Zobaczmy jeszcze ujka. No ujek. Jak to 1:1 na ujku tutaj został zanegowany. Zobaczmy tam szeroką korektę, czyli chodzi o dolar jena. Największa korekta w tym trendzie, w tej całej fali wzrostowej. Ona nam wyznacza ten, nazwałbym to takim punktem kierunkowym, tak? To jest taka ostatnia strefa popytowa, jaka tutaj powinna bronić tego trendu wzrostowego, bo utrzymanie największej korekty często jest bardzo ważne właśnie dla utrzymania dynamiki trendu, tak? Jeżeli tu mieliśmy największą korektę, to uznałbym ten poziom właśnie jako taki poziom graniczny, kontrolny, kierunkowy. Zobaczmy takie mierzenie właśnie oparte o tą ostatnią falę wybijającą. To co właśnie pokazywałem na poprzednim też wykresie. I mamy sporą precyzję też z 61,8. Tak? Ten poziom bardzo ciekawie wygląda, jeżeli spadki się pogłębią. Strefa 106,45, FSTOP plus 61,8. Bardzo ciekawy poziom tutaj, jeżeli chodzi o USD/JENA, scenariusz wzrostowy w przypadku pogłębienia tych spadków. Zobaczymy, jak tutaj to rynek nam wyrysuje w kolejnych godzinach.
Jeżeli pójdzie w górę jakiś scenariusz, czy jeżeli pójdzie w górę, zobaczmy, co widać może z mniejszego TF-u. Jeżeli pójdzie w górę, ja bym tutaj nie łapał na pewno jakichś szczytów, nie próbowałbym. Musielibyśmy mieć tutaj jakieś dość ciekawe potwierdzenie, patrzeć mierzenie tej największej korekty, czy mamy tutaj jakieś potwierdzenie tego oporu, który nastąpił w tej chwili, ten opór, który został wyznaczony. I to jest poziom, widzę, 168 zewnętrzny, tak, zmierzenia tej szerokiej korekty. Widzimy, że ten poziom jeszcze nie został zaksięgowany, czyli w tym wypadku, jeżeli dalsze wzrosty, próba wyznaczenia nowych szczytów, interesowałoby mnie zachowanie ceny właśnie w tym obszarze, który jest potwierdzony właśnie przez współczynnik 167,8, to jest 107,80. To są te okolice 107,80. W przypadku dalszych wzrostów to jest poziom, jaki by mnie interesował. Nie mówię, że wejście na pałę czy z oczekującego, natomiast fajnie byłoby dostać na przykład potwierdzenie w przypadku jakichś świec właśnie z takimi górnymi knotami. Jak wyznaczyć 1 do 1? No, za pomocą prostokąta lub właśnie narzędzia FS100, tak? W taki sposób sobie odkładamy zasięg korekty ewentualnego 1 do 1. Natomiast jaką korektę brać do 1 do 1? Tutaj klasycznie największą, tak? Często, jeżeli chyba, że występuje jakaś mniejsza korekta i często się powtarza, wtedy można z takiej skorzystać. Natomiast jeżeli jest jakiś ruch, to zawsze zaczynamy od największej korekty w danym ruchu, tak? Bo jeżeli byśmy sobie odkładali mniejszą, wtedy ona może zostać wybita i rynek często księguje tą największą, tak? Nawet jeżeli ona wystąpiła wcześniej niż te tutaj następujące później te mniejsze, wtedy tak jak tutaj odłożyłem tą największą od tych szczytów, które się pojawiły. W porządku, widzę. Jeszcze jeżeli coś na czacie, to jeszcze spoglądam jakieś dodatkowe pytania. Tu jeszcze mam 2-3 minuty. Oha, chcecie jeszcze jakiś wykres zobaczyć? No to zobaczmy jeszcze tego kabla. I co tam? A, USDPLN-a też pytacie szeroko. No zobaczmy kabla i tego USDPLN-a na pewnie z dość szerokiego interwału. Ja też lubię tą parę walutową z polską złotówką. Także dwa ostatnie wykresy. Jeśli chodzi o takie dopowiedzenie jeszcze, to zobaczmy szybko kabla. Również trend wzrostowy, słabość dolara widzę tutaj na wielu falach walutowych jest widoczna. No tutaj widzimy, że nowe szczyty na US, na GBP, USD. Ja chyba dzisiaj właśnie dokonywałem takiego mierzenia szerokiego na kablu właśnie aż z interwału tygodniowego, bo widzimy, że szczyty są powiększane, także nie ma jak wyznaczać jakichś targetów. Trzeba przejść aż do tygodniówki. I zobaczcie, że tutaj ten poziom zbliżamy się do 6,18. Tutaj tej całej fali spadkowej. Ten poziom to jest 1,4420. Ja tak dość szeroko na kablu ostatnio patrzyłem, ponieważ te wzrosty były dość silne i ciężko było tutaj. Te poziomy lokalne były często wybijane, dlatego niezbyt opłacało się łapać jakieś szczyty z poziomów lokalnych. Ewentualne spadki były zbyt płytkie i warto posłużyć się tutaj nieco szerszym spojrzeniem, a więc target na kablu, jaki powinien być wypełniony 1,4420. Spokojnie możemy te poziomy osiągnąć. Natomiast obecnie, jak byłoby tutaj podłączyć się, widzę, że tutaj chyba overbalance niestety zostało wybite i to jest dość negatywna informacja, bo ten trend może zostać nieco zanegowany. Tak, widzimy, że podstawa została wybita, także
Także ten opór może zostać nieco odsunięty w czasie, czy księgowanie tego poziomu. Natomiast jakieś ewentualne najbliższe wsparcie, jeżeli nie z OB, jeżeli nie z one to one, to pierwszy współczynnik, jaki nas interesuje. To właśnie mierzenie 30, 38 i 2. Widzimy, tutaj mamy też biegunowość zachowaną, wcześniejszy opór, później reakcje popytowe. Także strefa 38 i 2, ze względu na to, że 1 do 1 zostało wybite dołem, to te spadki jak najbardziej do zaksięgowania jest poziom cenowy 1,42, 20, 1,42, 25, powiedzmy te okolice. Do tych okolic te spadki mogą sięgnąć. Jeżeli liczymy na księgowanie szerokiego 61,8, wtedy tu ewentualne długie pozycje mogłyby tutaj dość przyjemny take profit nam przynieść, jeżeli te reakcje popytowe się pojawią w tej strefie oczywiście. No, obiecałem, to sprawdźmy jeszcze na koniec tego USDPLN-a. Nie do szerszego interwału, też jestem ciekawy, co tam na USDPLN-ie jakiś czas temu też miałem tam pozycję. Ale tylko z szerszej perspektywy go spoglądam. Nie wiem tutaj, kto pytał, a Artur pyta się o USDPLN, jak poniżej do jedynki nie schodzę na nim, ale zobaczmy, co na nim widać. Tą falę wzrostową możemy sobie tutaj pomierzyć i zobaczmy, czy mamy jakieś zapory popytowe na te spadki. Wydawało się, że szybka korekta się przedłuży, natomiast widzimy, że słabość dolara i kolejne spadki się pojawiają. 6,18 wybite. Wcześniej zasięgowanie 50. Być może tutaj coś harmonicznego będziemy mogli sobie wyznaczyć jeszcze na koniec. Także zobaczmy potencjalną strukturę harmoniczną. Zaraz sprawdzę potwierdzenie, jaka formacja tutaj mogłaby nam wystąpić. Pierwsza część układu. Zaksięgowanie 50. I tutaj potencjalnie Topesz lub Leonardo. Zobaczmy, czy jaki poziom będzie właśnie potwierdzony za pomocą tutaj zewnętrznych mierzeń. W tym wypadku widzimy no 78,6, to jest dość przyzwoitą precyzją, innym kolorem. 786 tutaj nam potwierdza punkt formacji harmonicznej, punkt D w tym przypadku układ Leonarda, także okolice 33,34,00 jest dość fajnym poziomem popytowym, jeżeli chodzi o USDPLN-a, natomiast sprawdzę jeszcze te zasięgi, czy 886, jakby to się miało w przypadku równości AB równa się CD narzędziem FSTO. No tak, tutaj absolutnie nie ma żadnego potwierdzenia, także w tym wypadku FSTO jest bezużyteczne, a właśnie korzystamy z potwierdzenia współczynnikiem zewnętrznym i tutaj ewentualna formacja jak najbardziej Leonarda, 886, szerszy nietoperz. Tutaj nie ma dodatkowych potwierdzeń. W tym wypadku spoglądamy na pierwszy współczynnik, jaki nas interesuje i strukturę harmoniczną nietoperza. Widzę, że patrzę jeszcze na tak, widzę, że już powoli pytania się kończą. USDPLN-a zobaczyliśmy, tabla zobaczyliśmy. Także chyba będziemy sobie kończyć. Mamy już nieco ponad godzinę, także będę Wam dziękował za obecność. Oczywiście zachęcam do śledzenia naszego bloga. Codzienne analizy rynku krypto, czy to właśnie typowego Forex, indeksów.
właśnie w oparciu też o harmonię, o geometrię, o trajnik harmoniczny. Codziennie mamy artykuły, codziennie mamy właśnie krótkie analizy wideo Łukasza, który robi przeglądy właśnie, przeglądy rynkowe na początku sesji. Jeżeli jakieś dodatkowe pytania, zachęcam też do tej kontaktu mailowego, kontakt@fibonaccitimschool.pl. Jeżeli pytanie dotyczące prezentacji dzisiejszej, czy ogólnie tematyki, jaką przedstawiamy, jak najbardziej możecie śmiało takie pytania wystosowywać. A ja już dziękuję Wam za obecność. Za tydzień oczywiście spotkanie z Łukaszem, kolejna formacja, kolejna kontynuacja naszego kursu analizy technicznej. Ze mną widzimy się, słyszymy się za 2 tygodnie. Oczywiście dziękuję Wam za dzisiejszą obecność. Powodzenia na rynku w dalszej części tygodnia. Do usłyszenia i dobrego wieczoru.